Cześć, witajcie. Dzisiaj materiał poświęcony zagęszczarkom. Mówię w liczbie mnogiej, bo mam ich tutaj 3 sztuki. Na chwilę obecną to jest pierwsza silnik Loncin, zagęszczarka Zipper. Numer 2 silnik Loncin, zagęszczarka firmy Zipper. Numer 3 silnik Loncin. I nie wiem, co to za zagęszczarka, że mniejsza o to. O czym bym chciał dzisiaj porozmawiać, to o pewnych awariach, jakie mogą nam się przydarzyć, mając taki sprzęt i ewentualnie co z nimi tutaj robić, jak to diagnozować i ewentualnie w prosty sposób naprawić. Te silniki Loncin nie są wcale takie złe. Całkiem przyzwoicie to pracuje, pod warunkiem, że będziemy o ten silnik dbać i serwisować na czas. Bo nieważne, jaki byłby to silnik, czy to byłaby Honda, nie wiem, Yamaha, nie wiadomo co jeszcze, to i tak każdy silnik można zniszczyć. Już mówię, o co chodzi z tymi zagęszczarkami. Ta zagęszczarka, którą teraz widzicie, miała taki problem, że po odpaleniu chodziła dosłownie kilka sekund powoli, zmniejszając sobie obroty i po prostu silnik gasł. To, co tutaj się stało, już zlokalizowałem, ale jest kilka punktów, które warto sobie też przeglądnąć, o których za chwilkę powiem. Natomiast ta zagęszczarka, tutaj nie jesteśmy w stanie obrócić wałem, czyli możemy ciągnąć za szarpak, nie ruszymy wałem. Podejrzenie jest tutaj zatarcia albo panewki, albo tłoka w cylindrze. To jest jeszcze do zdiagnozowania, ale zaraz też powiem, jak może dojść do tego typu usterki. I ta zagęszczarka jedynie jest do przeglądu, czyli do takiego serwisu wymiany olejów, filtrów, przeglądu regulacji, ewentualnie zaworów, jeśli to jest konieczne. I generalnie to by było tyle. Bardziej się będę koncentrował na tej zagęszczarce i tutaj omówię kilka problemów, jakie mogą wystąpić w pracy tego urządzenia. Odpalanie zagęszczarki. Szarpiemy za sznurek. Silnik powinien odpalić. Po pracy na ssaniu, dosłownie kilka sekund, ssanie wyłączamy i silnik powinien nam pracować. Oczywiście tutaj dodajemy sobie gazu, silnik wchodzi na obroty i powinniśmy pracować. No teraz tak, no właśnie, silnik nam odpalił, dodajemy gazu, słyszymy, że jest słaby, że nie ma siły wejść nam na obroty lub gaśnie. Dodatkowo na przykład możemy zaobserwować, że puszcza dymka w kolorze czarnym. Nie jest to siwy dym, jest to czarny, co by wynikało, że pracujemy albo na ssaniu, albo mamy zbyt małą ilość powietrza, aby spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrze mogło przebiegać w całości i silnik nam zaczyna kopcić na czarno. W tym celu odkręcamy sobie puszeczkę, której tutaj nie widać, bo jest już odkręcona. To jest ta puszeczka tutaj i tu się znajduje nasz filtr powietrza. Ten filtr wygląda w ten sposób. Na wierzchu jest filtr wstępny, taka gąbka. Pod spodem znajduje się harmonijka papierowa. Jest to tego typu filtr. To jest pierwsza rzecz, na którą warto by było zwrócić uwagę. Kolejna rzecz, którą powinniśmy sprawdzić na samym początku, jeszcze zanim ją uruchomimy, to olej. Olej sprawdzamy, możemy sprawdzić w dwóch miejscach i jest to tutaj korek, który możemy ten olej kontrolować właśnie. Sprawdzamy sobie olej z tej strony, czy z tamtej strony, bo te silniki, o tutaj też jest ten koreczek. Te silniki wyposażone są w dwa korki, w zależności jak montowane, to żeby nie było problemu, to mamy dwa takie wlewy oleju. Jeżeli oleju jest zbyt mało, dolewamy go. Kolejna sprawa.
sprawdzamy sobie świecę zapłonową, czyli odkręcamy, ściągamy tą fajkę, odkręcamy świecę zapłonową, sprawdzamy, czy jest iskra. Te silniki wyposażone są w czujnik oleju. Dlaczego przeskoczyłem w tak szybki sposób do tego czujnika? Bo jest on bezpośrednio połączony z tym, bo jest on też powiązany z tym, czy ta iskra będzie, czy nie będzie. Jeśli iskry nie ma, jest prawdopodobieństwo, że przy niskim stanie oleju czujnik zadziałał, iskry nie będzie. Po to, abyśmy silnika nie odpalili i go sobie nie uszkodzili. Wspominałem już kiedyś kilka razy o tym w temacie zagęszczarek. Teraz tak. Odpinając sobie ten żółty przewód tu z tej wiązki, możemy sobie ten czujnik odpiąć. W tym momencie, jeśli iskra się nam pojawiła, to znaczy, że czujnik oleju jest uszkodzony, bo może się uszkodzić. I pomimo tego, że olej w silniku jest, silnik nie odpali. Jeśli iskra nie powróci, to sprawdzamy sobie też ten przełącznik. Może być uszkodzony, może nam też to powodować zanik iskry i problem z odpaleniem. Dlatego warto sobie tutaj te elementy wszystkie posprawdzać. Odnośnie samego tego czujnika. Zdarza się, że ktoś ten czujnik odepnie. Jeśli odpinacie sobie taki czujnik, to pamiętajcie o tym, żeby go podpiąć z powrotem. Nawet jeśli spowoduje to poprawę pracy silnika, że on zacznie odpalać i pracować poprawnie, bo lepiej jest zmienić ten czujnik i mieć już tą świadomość, że czujnik działa i będzie nam wskazywał poziom oleju, to znaczy w momencie, kiedy go będzie za mało, to nam rozłączy iskrę i nie uruchomimy silnika, niż mielibyśmy pracować tym silnikiem. To nawiązuje do tej drugiej zagęszczarki, o której mówiłem, że jest prawdopodobnie silnik zatarty. No więc tak to się potem kończy, tak? Odpinamy sobie te wszystkie przewody, no bo po co? Skoro pracuje, to ma robić, tak? To ma zarabiać pieniążki, a nie być skarbonką, do której trzeba dokładać. Pokażę wam tą wiązkę, jak wygląda to właśnie w tej zagęszczarce, jak się tutaj dostanę do niej. O. To tak wyglądają kabelki w tej drugiej zagęszczarce. Ktoś tu wszystko, co mógł, to porozłączał, poucinał, pourywał i w ten sposób pracował. Dopóki dało się tym pracować. Potem jak już się zorientowali, że było mało oleju, to dodali oleju, ale niestety już szarpnąć się nie udało. Także tutaj będę sobie sprawdzał, co się stało, tak jak mówiłem. A wracając jeszcze na chwilkę do tej zagęszczarki, co tu jeszcze może być? Jeśli są problemy z odpaleniem silnika, to też warto sprawdzić sobie ludzy zaworowe. Myślę, że w zakresie od 0,15 mm do 0,20 mm na wydechowym, czyli na sącym 0,15, na wydechowym 0,20, z tolerancją tam 2-3 setek. Jeśli silnik nam odpali, ale słyszymy, że słabnie coraz bardziej i gaśnie, czyli jest też możliwość taka, że nie dostaje paliwa. I tutaj musimy przeglądać sobie gaźnik. Jeśli chcemy sprawdzić na szybko, czy gaźnik dostaje, czy do gaźnika dostaje się paliwo, możemy odkręcić tą śrubkę tutaj. To jest śrubka do opróżniania gaźnika z paliwa, do osuszania go z tego paliwa, ale możemy w ten sposób właśnie sprawdzić, czy to paliwo przez ten gaźnik nam przelatuje, czy nam się wlewa do tej komory pływakowej. To jest najszybszy sposób, żeby sprawdzić drożność od razu przewodu paliwowego i tego, czy paliwo nam dochodzi do gaźnika. Natomiast z komory pływakowej paliwo do tej gardziej w tym gaźniku dostaje się poprzez taki zespół dysz. Pierwsza dysza jest wykręcana i za nią znajduje się rozpylacz. Rozpylacz jest to taki element z kilkoma dziurkami, które ma nam, jak sama nazwa wskazuje, rozpylić paliwo, tak aby ono się nam lepiej rozmieszało z powietrzem w gaźniku. I dopiero wtedy wędruje nam przez kolektor ssący do silnika. Tutaj demontujemy sobie taki gaźnik, rozkręcamy. Jest to naprawdę bardzo proste, nikt nie powinien mieć z tym problemu. I co jakiś czas można sobie profilaktycznie raz w sezonie taki gaźnik wyczyścić, umyć, posprawdzać, czy jest wszystko w porządku, wymienić uszczelki, czyli
wymienić tą uszczelkę, która się tutaj znajduje, potem kolejną, która znajduje się pomiędzy tą postawą plastikową przy kolektorze ssącym a gaźnikiem. Tutaj gaźnik został już wyczyszczony, umyty w miejsce ultradźwiękowej, wydmuchany i już czeka na... Jeśli chodzi o gaźnik, to ten gaźnik już jest gotowy. Demontując ten gaźnik właśnie okazało się, że paliwo nie leci z przewodu paliwowego. Już wam pokazuję, o co chodzi. Dlatego tutaj jest zdemontowany zbiornik paliwa. Tutaj znajduje się zbiornik paliwa. Po odkręceniu tego koreczka było prawie pełno. To siteczko było wciśnięte do środka naszego zbiornika. Tutaj mamy przewód paliwowy. Tu jeszcze był filtr. O, widzicie, tu był filtr paliwa. Natomiast tutaj już to paliwo zlałem, ale tak jeszcze pokażę wam, że można nim tu pobełtać. I to paliwo tym wyżykiem w ogóle nie leci. Dlatego trzeba wykręcić ten tutaj element, który przechodzi nam przez zbiornik. Ten kruciec przyłączeniowy pod tego węża. No i tam powinno znajdować się siteczko. Ja już jak wylewałem to paliwo, tu jest ten lejek, popatrzcie ile jest tutaj brudu w tym lejku. No i to nam zablokuje przepływ, drożność tych przewodów, przepływ tego paliwa, tym samym unieruchomi nam silnik. Kolejny przykład na to, że to są błahe rzeczy, generalnie z winy użytkownika i silnik nie działa. I dlatego mówię, że niezależnie od tego, jaki to silnik będzie, czy to będzie jakiś tam markowy, drogi silnik, czy silnik taki jakiś tam, powiedzmy, chiński, czy jakiś tam inny, to takie awarie będą się nam przydarzać z po prostu z niedopatrzenia, z braku serwisu. Dlatego warto poświęcić chwilę, aby takie sprzęty sobie przeglądać, czyścić, serwisować. Będą nam służyć dłużej na pewno. Mniej nerwów nas to będzie potem kosztować i pieniędzy. Także to tak na szybko, jeśli chodzi o zagęszczarkę. Już a propos rozbiórki takiego silnika, montażu, diagnostyki i jeszcze innych elementów, taki materiał jest. Ja umieszczę to w górnym prawym rogu lub na końcu filmu. Osoby zainteresowane szerzej tym tematem zapraszam do zapoznania się z tymi materiałami. A dzisiaj to tyle. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym materiale.